Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest podcast Biznes od początku, w którym rozmawiam z przedsiębiorcami o tym, jak zaczynali i jak rozwinęli swój biznes. Dzisiaj mamy poniedziałek wielkanocny, więc dzisiaj będzie odcinek solowy. Dzisiaj wam opowiem o tym, jak stworzyć własny produkt cyfrowy. Może to być kurs online albo inny produkt cyfrowy. Zaczynamy. Dzień premiery tego odcinka to tak jak już wspominałem, poniedziałek wielkanocny. Dlaczego ten odcinek nagrywam sam? No podcasty mają to do siebie, że najwięcej odsłuchań podcastu jest w dniu premiery. No, a że dzisiaj mamy święto, no to tych odsłuchań będzie mniej. Nie chciałem, żeby jakiś wywiad z ciekawym gościem stracił tą swoją szansę na dotarcie do większej liczby osób. Dlatego dzisiaj nagrywam samodzielnie. Dzisiaj się sam będę troszkę wymądrzał. Jak stworzyć własny produkt cyfrowy? Co ja na ten temat wiem? Jakie mam doświadczenie w tym temacie? Mało osób na pewno o tym wie, ale tworzyłem swoje kursy online. Zaczynałem no, jakiś czas temu, nawet parę lat temu to było. I te kursy online, które ja tworzyłem na początku, dotyczyły tworzenia stron internetowych. To jeszcze były strony internetowe robione w języku html. W tych moich kursach, nawet tam jeszcze jakiś kurs gdzieś w internecie jest, na stronie kuwi.pl. Przez V pisane, tylko tych kursów już po prostu nie promuję, bo sam też troszkę przeszedłem na robienie stron w WordPressie i polecam nawet dla takich prostych stron, już teraz nawet lepiej postawić to na WordPressie, bo WordPress się bardzo fajnie pozycjonuje w Google'ach. Więc no, ja zaczynałem od języka HTML, dlatego już teraz tego nie promuję, teraz już uważam, że lepiej robić te strony na WordPressie. W każdym bądź razie takie kursy tworzyłem, to były kursy wideo i w tych kursach moich wzięło udział, no. Dobrze, ponad 400 osób, bo to zarówno były na tej platformie QWI, tam jest ponad 350 osób, ale też miałem własną platformę kursową i taką swoją przygodę z produktami cyfrowymi, z produktami z kursami online miałem już kiedyś. Chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak stworzyć swój produkt cyfrowy na przykładzie strefy pomysłów, coś co niedawno było w sprzedaży, teraz już prawdopodobnie ten produkt nie jest dostępny, ale Wam opowiem, w jaki sposób to powstawanie tego wyglądało. Pierwsza rzecz to tak zwane badanie rynku. Ja też takie coś robiłem, bo pod koniec zeszłego roku stworzyłem dla Was ankietę, w której pytałem, jakie tematy Was interesują i z czym macie problem. Głównie te dwie kwestie mnie interesowały. Tam jeszcze takim dodatkowym motywatorem było to, że za każdą wypełnioną ankietę ja płaciłem 5 zł na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. To też wiem, że zmotywowało kilka osób, żeby wypełnić tą ankietę. Tych odpowiedzi dostałem kilkadziesiąt i wyniki były następujące: Ponad 83% z ankietowanych zaznaczyło, że interesują ich pomysły na biznes. Oprócz tego, wśród problemów bardzo często pojawiało się to, że nie mam pomysłu na biznes, nie wiem co chcę robić w życiu, brakuje mi pasji, albo nie mam pieniędzy na start, czy boję się zaryzykować. To były takie najczęściej pojawiające się problemy. Najlepszym pomysłem na biznes, czy ogólnie pomysłem na jakąś własną działalność, czy nawet na pracę etatową, to jest rozwiązywanie problemów, które ludzie mają. O tym mówił też u mnie w podcaście Adam Grzesik. On powiedział, że jeżeli rozwiązujesz problemy dużej liczby osób albo rozwiązujesz duże problemy, no to zawsze będziesz zarabiać. Ja znałem wasze problemy, poznałem je w ankiecie. No tylko teraz pytanie, w jaki sposób ja mogę te problemy dla was rozwiązać? Jak ja mogę wam w tym pomóc? Obiekcje miałem bardzo duże, no bo nie jestem jakąś bardzo doświadczoną osobą. Poza tym, jestem młody, nie mam takiego życiowego doświadczenia ani w pracy zawodowej też. Tam nie, nie miałem jakiejś kariery, że pracowałem w pięciu firmach, czy doszedłem do stanowiska tam jakiegoś dyrektora. Więc, co ja mogę Wam doradzać w ogóle w tym temacie? W jaki sposób ja mogę ten problem dla Was rozwiązać? Ok, pomysłów na biznes to ja mam bardzo dużo, a 83% osób zaznaczyło, że interesują ich pomysły na biznes. No dobra, no to nie jest problem, to ja mogę te moje pomysły spisać, opakować w jakiś sposób i wam je dać. To też zrobiłem. Ta lista, taka 50 pomysłów na biznes, no to jest odpowiedź dla tych 83% osób, które zaznaczyły, że to ich interesuje. Ale w jaki sposób rozwiązać ten drugi problem, to, że nie wiecie, jak samodzielnie to znaleźć, to co nas interesuje, w którą stronę pójść. Bardzo fajnie powiedział Miłosz Brzeziński w podcaście Mała Wielka Firma u Marka Jankowskiego. On powiedział, że jeżeli mamy z czymś problem, no to nie ma sensu tak siedzieć i się usilnie nad tym jakoś zastanawiać, zamartwiać i szukać tego rozwiązania u siebie w głowie. Bo tam zazwyczaj u siebie w głowie za dużo nie ma, za dużo tam nie znajdziemy. Lepiej szukać tych rozwiązań na zewnątrz, lepiej kogoś zapytać. No ja już od ponad roku kogoś pytam. I szukam tych rozwiązań na zewnątrz, rozmawiam z przedsiębiorcami i ich pytam. To są ludzie bardzo doświadczeni, bo to są ludzie, którzy często mieli kilka firm, no i są często też starsi. To ich doświadczenie i zawodowe, i biznesowe, i życiowe jest dużo większe niż moje. To stwierdziłem: Dobra, przekopię ten cały podcast, poszukam konkretnie odpowiedzi na te pytania, które was nurtują, zbiorę to w spójną całość, dodam do tego komentarz, jakoś tak to uporządkuję tą wiedzę i ubiorę to w taki produkt cyfrowy. Pierwsza moja myśl, co chciałem z tego zrobić, wymyśliłem, że zrobię z tego kurs wideo, kurs online na ten temat, bo miałem już w tym jakieś doświadczenie, wiedziałem w jaki sposób stworzyć platformę kursową. Z nagrywaniem, montażem filmów też nie mam problemów, potrafiłem to robić, już wiedziałem, bo już to robiłem, zrobię z tego taki kurs wideo. Jeżeli słuchacie podcastów, pewnie kilka razy już spotkaliście się z takim pojęciem, które nazywa się MVP, czyli Minimum Viable Products angielskiego. To jest taki produkt minimalnej użyteczności. Chodzi generalnie o to, że jeżeli chcemy coś zrobić, mamy jakiś pomysł, to żeby stworzyć ten produkt jak najtaniej, jak najszybciej, wypuścić go na rynek, żeby to ludzie przetestowali, czy to jest fajne, co tam należy poprawić i tak dalej. No ja stwierdziłem, dobra, ja sobie tutaj planuję zrobić kurs wideo. Ale przecież to jest masa pracy. Jak nie wiem, czy w ogóle jedna osoba będzie tym zainteresowana, czy jedna osoba to kupi, a żeby taki kurs stworzyć, no to nie daj, że muszę się napracować przy nagrywaniu tego wideo. To jeszcze wiąże się to z większymi kosztami, no bo te wideo trzeba gdzieś przechowywać, to jest bardzo dużo materiał, materiał dużo zajmuje, więc trzeba zapłacić za hosting tego wideo, trzeba zapłacić za platformę kursową i tak dalej. Te koszty rosną, a nie wiem, czy chociaż jedna osoba będzie tym zainteresowana, czy to dla jednej osoby będzie coś warte. Więc nie ma sensu pakować się w te koszty. W jaki sposób mogę wypuścić ten produkt jak najszybciej, jak najtaniej, jak najłatwiej, jak najprościej, żeby przetestować, czy w ogóle ktoś jest tym zainteresowany? Czy to będzie miało dla Was wartość? Doszedłem do takich wniosków. Przecież jestem podcasterem, przecież moim głównym takim medium jest podcast. Po drugie, mam już społeczność ludzi, którzy słuchają podcastu mojego. Więc po co mam robić dla nich wideo? Może ich w ogóle nie interesuje wideo? Po co ja mam się dodatkowo napracowywać przy wideo, plus pakować się w koszty? Skoro mogę to zrobić w wersji audio. To będzie tańsze, to będzie szybsze i będę mógł przetestować, czy to jest dla Was coś warte. No i na szczęście do takiego wniosku doszedłem, zrobiłem to w wersji audio, zrobiłem z tego dodatkowy podcast. Tu już jest dla Was bardzo fajny wniosek. Jeżeli macie jakiś pomysł, to lepiej przetestować go tanio, tak? poszukać jakiejś takiej opcji, jak ja ten mój pomysł mogę zrealizować szybciej, taniej, w prostszy sposób. Ja też tak zrobiłem i to okazało się bardzo dobrym krokiem. Nazwałem to Strefa Pomysłów, i tam były dwa produkty. Pierwszy produkt to była lista 50 pomysłów na biznes. Można było kupić sobie samą tą listę 50 pomysłów. A druga opcja to był dostęp do pełnej strefy pomysłów, czyli tam była ta lista 50 pomysłów w tym pakiecie, i oprócz tego był podcast Jak znaleźć pomysł. Podcast Jak znaleźć pomysł zrobiłem w ten sposób. Przesłuchałem całego, całego mojego podcastu Biznes od początku. Wszystkie te materiały, które dla Was nagrywałem, przesłuchałem, przekopałem to. Szukając odpowiedzi właśnie na te pytania, jak znaleźć pomysł na biznes, jak ci przedsiębiorcy, doświadczeni przedsiębiorcy, w jaki sposób oni tego pomysłu szukali, dlaczego robią to, co robią, jak do tego w ogóle doszli. I jeżeli takie odpowiedzi się pojawiały, ja to sobie notowałem i wycinałem w ogóle te fragmenty i zbierałem. Okej, okay, miałem już bardzo dużo fajnych fragmentów, bardzo fajnych wskazówek, i zacząłem w tym szukać podobieństw, co się powtarza, żeby można z tego było stworzyć taką matrycę, tak? Jakąś taką wspólną całość. No i okej, okay, było trochę tego. Ten podcast, jak znaleźć pomysł, mniej więcej wygląda w ten sposób, że tam jest 20% to są wypowiedzi przedsiębiorców, gości podcastu Biznes od początku, a 80% dograłem. Dograłem taki swój komentarz do tego, swoje wnioski, i tak wygląda podcast, jak znaleźć pomysł. Tylko teraz tak, jeżeli chcę to sprzedawać, no to stwierdziłem, muszę zapytać gości, którzy mają w tym podcaście się wypowiadać, czy oni w ogóle na to się zgadzają. Wypowiadało się oprócz mnie siedmiu przedsiębiorców, ich wypowiedzi wybrałem. I do każdego musiałem napisać, z każdym musiałem się dogadać, czy on wyraża na to zgodę, czy po prostu mogę zastosować te jego wypowiedzi w takim płatnym produkcie. Oczywiście wszyscy się zgodzili, stwierdzili, że fajnie, jasne, jak najbardziej nie ma żadnego problemu. To był kolejny krok, ten podcast już miał zielone światło, żeby to stworzyć, żeby to powstało. Następną rzeczą to trzeba to było jakoś ubrać technicznie. Nagranie odcinków, zmontowanie to nie jest większy problem dla mnie, to zrobiłem. Tylko teraz kolejnym krokiem było zrobienie tego w ten sposób, żeby to było ograniczone, żeby to nie był typowy podcast, który każdy może sobie znaleźć u siebie w aplikacji do podcastów, tylko żeby to było dostępne tylko dla osób, które wykupią sobie dostęp do tej strefy pomysłów. Podcast Business od początku jest przechowywany na serwerze. Abyście mogli go słuchać, ja muszę wykupić serwer, na którym ten podcast jest dostępny. Za to płacę nie pamiętam ile chyba kilkadziesiąt dolarów rocznie. Nie wiem, na pewno jest to kilkaset złotych, dolarowo nie pamiętam, ok, nieważne, ale żeby zrobić coś takiego, że ten podcast jest dostępny tylko dla wąskiej liczby osób, dla ograniczonej liczby osób, to musiałbym wykupić wyższy plan na tym moim serwerze. To znowu się wiąże z jeszcze większymi kosztami, a przypominam, że nie wiem, czy ktokolwiek będzie tym zainteresowany, czy ktokolwiek będzie chciał rzeczywiście ten produkt kupić. Więc znowu szukałem innych rozwiązań, żeby kosztów uniknąć, żeby to po prostu przetestować. Co wybrałem? Jest coś takiego jak Soundcloud. Tam można przechowywać swoje pliki dźwiękowe i te pliki można zrobić tak, że one nie są publiczne. W ten sposób to zrobiłem. Ten podcast umieściłem na Soundcloudzie. Spakowałem go też do pliku Zip w wersjach MP3. Jeżeli ktoś chce sobie pobrać, może to sobie pobrać. Kolejna rzecz, którą trzeba było zrobić, to był panel kursanta. No tu znowu mogłem wykorzystać jakieś płatne już gotowce. Ale znowu stwierdziłem jasne, unikamy kosztów, testujemy, więc jak najprościej, jak najtaniej. Co zrobiłem? Zrobiłem podstronę na WordPressie. Na tej mojej stronie pawol.pl, zrobiłem kolejną stronę i tą stronę ograniczyłem hasłem. Chyba nawet o ile dobrze pamiętam, wykorzystałem taką fabryczną rzecz, która jest w WordPressie, czyli strona zabezpieczona hasłem. Później na tej stronie był ten podcast i wszystkie pliki były do pobrania, a jeżeli ktoś kupił dostęp, to wysyłałem mu po prostu hasło na, na maila, czy nawet od razu po zakupie, miał dostęp do tego hasła. To znowu ograniczyło mi koszty, było to zrobione w prosty sposób. Nie było to jakoś bardzo profesjonalne rozwiązanie, ale to działało. Tak? Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że nie jest głupie. W jaki sposób to sprzedawałem? Wykorzystałem wtyczkę EDD do WordPressa Easy Digital Download. Tylko ta wtyczka świetnie nadaje się do sprzedaży np. e-booków. A trochę gorzej jest przy sprzedaży jakiegoś dostępu, na przykład dostępu do panelu kursanta, tak to nazwijmy. Więc tu znowu się troszkę musiałem z tym uporać, bo sprzedaż samego e-booka wyglądała tam świetnie. Ktoś wpłacał, od razu otrzymał e-book do pobrania, albo też mógł do niego pójść na maila ten e-book. Bardzo fajne rozwiązanie, to działało super, ale w jaki sposób teraz rozwiązać, żeby ktoś mógł dostać dostęp do panelu kursanta? No to znowu zrobiłem takie rozwiązanie partyzanckie, bo stworzyłem kolejny dokument tekstowy. Ten dokument to była taka instrukcja dostępu do panelu. Ktoś kupował dostęp do strefy pomysłów, to dostawał dwa produkty. To była lista 50 pomysłów, a drugi produkt, właśnie za pomocą tej wtyczki EDD Easy Digital Download. To była ta instrukcja dostępu do strefy pomysłów. Podawałem link do tej strony, do tego panelu kursanta i w tym pliku tekstowym też było hasło. Czyli ktoś otwierał sobie ten plik, wchodził sobie pod link, tam sobie wklejał to hasło i miał dostęp już do podcastu, jak znaleźć pomysł. W ten sposób tak partyzansko to było zrobione. Rozwiązanie działało i no, po prostu eliminowałem trochę problemy, które się na tej drodze pojawiały. Wiecie już skąd pomysł, jak zrobiłem badanie rynku, jak ten produkt powstał od strony technicznej, w jaki sposób go sprzedawałem? Kolejna rzecz to była promocja. Jak wyglądał marketing tego produktu? No już wam mówiłem o obiekcjach, które miałem, czyli to, że nie jestem osobą doświadczoną, kim ja w ogóle jestem, żeby wam mówić takie rzeczy, albo jakoś tam wam udzielać wskazówek, jak należy żyć. Nie chciałem wpaść w taką szufladkę coacha i trenera i takiej osoby, która się wymądrza na temat życia, mówi innym, jak powinni żyć. To była moja taka spora obawa, więc stwierdziłem, dobra, nie będę tego bardzo mocno promował, ograniczę tą promocję tylko dla osób, które rzeczywiście były tym zainteresowane, czyli dla osób, które słuchają podcastu, dla osób, które są na mojej liście mailingowej no i dla osób, które są na Facebooku, też tam parę informacji dla nich puszczę. Gdzieś myślę od miesiąca, miesiąc przed rozpoczęciem sprzedaży wspominałem już w podcaście, że coś takiego będzie i kierowałem na landing page. Czyli, jeżeli ktoś był zainteresowany, to mógł sobie wejść na stronę internetową, tam pawuleżer.pl/ukośnik strefa, o tym mówiłem. Tam mógł zostawić swój adres e-mail i na maila dostawał bodajże listę pięciu pomysłów na biznes. Pozyskiwałem maile w ten sposób, ale rzeczą, która zadziałała trochę lepiej, to było zbieranie maili w inny sposób. Wszystkie odcinki podcastu wrzucam na stronę internetową pawuleżer.pl. Jeżeli na przykład linkuję do odcinka, to wrzucam link właśnie do strony internetowej. Każdy taki wpis z nowym odcinkiem, jest bardzo fajnie opisany, tam są wyciągnięte te najważniejsze informacje, odpowiedzi na najważniejsze pytania z tego odcinka, przez co też dużo osób z Google na, na te wpisy trafia. W każdym takim wpisie zacząłem umieszczać formularz zapisu po prostu. On był dość, dość mocno wyróżniony, zielonym kolorem bodajże, takim jaskrawym, i tam była informacja, jeżeli interesują Cię pomysły na biznes, tak, No to tutaj podaj maila, zapisz się. I bardzo dużo osób zaczęło się właśnie przez te formularze zapisywać, bo zapisało się w tym momencie, jak ja zacząłem tak trochę usilniej zbierać te adresy e-mail, to do, do mojej listy mailingowej dołączyło 4 razy więcej osób niż w miesiącu poprzednim. No to jest bardzo dużo, bo tam na promocje, na płatne reklamy w ogóle nie wydałem pieniędzy. A ta skuteczność podskoczyła czterokrotnie, więc bardzo fajny myk. W tych wpisach zaczęły się pojawiać właśnie formularze zapisu. Okej, okay, budowałem listę mailingową. I ruszyła sprzedaż. Ja tego też jakoś bardzo w mailach nie zapowiadałem. To może był mój błąd, bo tam też dwa tygodnie byłem za granicą i troszeczkę ten temat, powiem szczerze, zaniedbałem. Więc marketing, no tak, marketing był zrobiony na 30%. Ruszyła sprzedaż. Jak sprzedaż ruszyła, no to w pierwszy poniedziałek ukazał się odcinek podcastu. To był odcinek 51. Tam mówiłem o tym, jak znaleźć pomysł na biznes. Dzieliłem się taką jedną strategią. I tam podałem, bodajże, też kilka, chyba sześć pomysłów na biznes. Część tych pomysłów była powtórzona z tych pięciu pomysłów, które wysyłałem w zamian za podanie maila. Więc to był odcinek. W tym odcinku powiedziałem, że sprzedaż ruszyła i że można do tej strefy pomysłów dołączyć na stronie pawolerjo.pl ukośnik strefa. Wysłałem do mojej bazy mailingowej, tam jest kilkaset osób, tam wysłałem maila z informacją, że właśnie sprzedaż ruszyła. Podlinkowałem to. To była druga rzecz, którą zrobiłem w momencie sprzedaży. Na Facebooku też poinformowałem o nowym odcinku podcastu i że ta strefa pomysłów jest dostępna. Sprzedaż nie była bardzo agresywna, bo tych maili, w sumie powiem tak hipotetycznie bo sprzedaż jeszcze trwa w momencie, gdy nagrywam ten odcinek ale tych maili w sumie wysłałem 3, maksymalnie 4 maile bo jeszcze nie wiem, ile ich będzie myślę, że to będą 3 albo 4 maile. Teraz już wysłałem dwa. No, i jeszcze pod koniec, wiem, że tam ludzie kupują na koniec, więc na koniec też wyślę. Nie wiem, czy jeden, czy dwa, ale to będą albo trzy, albo cztery maile do bazy mailingowej. Wpisy na fejsie to będą też może trzy, albo cztery. No, i ten jeden odcinek podcastu to były wszystkie działania marketingowe, które miały miejsce przy tej akcji. Bardzo fajna rzecz, której się nauczyłem, tak ogólnie w życiu, nie tylko przy strefie pomysłów, ale to jest takie podejście, że jeżeli myślisz, żeby coś zrobić, no to nie ma sensu za bardzo się nad tym zastanawiać, tylko trzeba wziąć i to po prostu zrobić i przetestować. Przetestować, jak to w praktyce będzie działało, jak to w praktyce będzie wyglądać. Stwierdziłem, dobra, zrobię tą strefę i zobaczymy, co się stanie. Jeszcze jeden test chciałem przeprowadzić. Słuchacze podcastu to zazwyczaj są osoby, które słuchają go przy okazji. Na przykład jadą samochodem, autobusem, albo ćwiczą na siłowni, jadą rowerem, robią po prostu coś innego. Ja chciałem sprawdzić, w jaki sposób jestem w stanie przekierować słuchaczy podcastu na przykład do zostawienia mi maila, czyli do tego, żeby oni przerwali to, co robią i weszli na jakąś stronę internetową i podjęli jakieś działanie, albo na przykład, żeby kupili jakiś produkt, czy w ogóle chcą kupić ten produkt, żeby przerwali czynność i podjęli taką, taką akcję, tak? jakieś działanie. Chciałem sprawdzić, czy to jest możliwe, bo wiem, że to jest dużo łatwiejsze, na przykład, jeżeli jest się blogerem, jeżeli ktoś czyta artykuł, to łatwiej zostawi tam maila, bo i tak przewija myszką, więc kliknie, zostawi maila i, i okej. Okay, jeżeli ktoś robi coś innego, jest to znacznie trudniejsze. Więc chciałem przetestować, w jaki sposób słuchacze podcastu jestem w stanie ich przekierować w jakieś miejsce. No i już ostatni test, Jestem też głęboko przekonany o tym, o tym też mówił Adam Grzesik, że jeżeli robimy coś, co ma wartość dla innych, jeżeli rzeczywiście rozwiązujemy problemy ludzi, no to ludzie chętnie za to zapłacą. Ja mogę sobie oglądać statystyki w podcaście, ale tak naprawdę ja nie wiem, czy to, co robię, czy to, co na przykład, że nagrywam dla Was ten podcast, czy to jest dla Was wartościowe, czy naprawdę, gdyby ten podcast zniknął, to nikt by tego nie zauważył i wszyscy by to mieli w nosie. Więc powiedziałem, dobra, zrobię płatny produkt. Jeżeli rzeczywiście to będzie rozwiązywać Wasze problemy, no to kupicie ten produkt. Jeżeli rzeczywiście uważacie, że robię coś wartościowego dla Was, no to kupicie. To był taki ostatni test, który miał sprawdzić, czy to, co robię, ma dla Was wartość. Już teraz kilka wniosków mam, ale o konkretnych wynikach wam na razie nie opowiem, bo to wszystko jest jeszcze w trakcie. Tyle na dzisiaj. Taki szybki, świąteczny odcinek. Już za tydzień mamy normalny tydzień, więc będą kolejne wywiady z kolejnymi przedsiębiorcami. No i już drugi rok podcastu Biznes od początku zaczynamy w pełni. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Hej!